rajdowe emocje zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Tutaj mamy kład Rafała Sonika. Wszędzie koła, opony. Kurczę, zastanawialiście się kiedyś, ile par takich opon zużywa się podczas jednego rajdu Dakar? Akurat mamy tutaj Jarka, mechanika, który wie wszystko o tej maszynie. Jarek, powiedz, ile takich opon zużywa się podczas jednego rajdu, podczas Dakaru, czyli 13 etapów? Każdego etapu zużywamy jeden komplet opon, także... Czyli 13 razy 4, tak? Dokładnie. Dobrze, bardzo trudne zadanie matematyczne dla was. Każdy w domu sobie obliczy. A możesz jeszcze coś o tych oponach powiedzieć? Co tu jest w środku? Jak one wyglądają? Są pompowane? Tak, w środku są, jest mus, plus do tego jest jeszcze powietrze. Aha, wielki bieżnik. Pękają podczas jazdy? Trzeba mieć zapas? Różnie się zdarza, może pęknąć, może mieć zapas, może nie mieć zapas. A gdzie taka opona zapasowa jest trzymana? My akurat jeździmy bez zapasu. Dużo zawodników wozi zapas na podłodze, z boku, na baku. Rafał bez zapasów, a tak. Jeżeli pęknie, jeżeli coś się stanie? Podejmujemy jakieś ryzyko. Okej, okay. na razie to ryzyko jest podejmowane z dobrym skutkiem. Rafał wygrał ostatni Dakar. Na razie szósty po drugim etapie, ale wszyscy wierzymy w naszego mistrza. Na rajdowe emocje zaprosił Orlen, sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar.